Witam Cię w podcaście Zawód Fotograf. Ja się nazywam Kuba Ociepa i rozmawiam z zawodowcami o tym, jak zarabiasz na swojej pasji, jakie umiejętności warto rozwijać jako przedsiębiorczy fotograf i jak się nie wypalić jako artysta. Zapraszam do słuchania. Witam wszystkich zawodowców, witam Cię drogi słuchaczu. Zapraszam Cię na rozmowę z Kacprem Kowalskim, którego powinieneś kojarzyć jako człowieka od zdjęć z lotu ptaka. I jego zdjęcia zdecydowanie się różnią od tego, do czego nas przyzwyczaili droniarze, bo te zdjęcia są jeszcze lepsze, po prostu. I bardzo uznane są na świecie, bo Kacper funkcjonuje w wielu galeriach, które go reprezentują i sprzedają jego odbitki, ale też ma bardzo dużo, chyba najwięcej z Polaków, nagród World Press Photo i innych międzynarodowych, krajowych nagród prasowych i fotografii artystycznej. Zobaczysz, czy usłyszysz, co ma do powiedzenia właśnie na temat fotografii kolekcjonerskiej, jak myśli o fotoksiążkach, bo szykuje już trzecią swoją fotoksiążkę. Kacper podzieli się z nami wieloma przemyśleniami na temat właśnie tego, jak zaczynał, na temat tego, jak teraz wygląda rynek fotografii, czy to artystycznej, czy takiej z lotu ptaka. Ta rozmowa jest nagrana jako druga z moich wyjazdowych rozmów. Niestety nie obyło się bez wpadek jakościowych, bo było dosyć dużo wiatru, my nagrywaliśmy na zewnątrz, no i ten wiatr w pewnych momentach utrudnia słuchanie, za co Cię przepraszam. Ja ratowałem to nagranie, ale go słychać. Natomiast zapewniam Cię, że jakość merytoryczna, którą tutaj przekazuje Kacper, jest na tyle wysoka, że powinieneś to przeboleć i po prostu posłuchać tej rozmowy do końca. Zdecydowanie warto, bo z pewnością przemyślisz wiele spraw, na które zwrócił uwagę Kacper. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do tej rozmowy. Miłego słuchania. Witam wszystkich. Jest ze mną Kacper Kowalski, uznany człowiek od fotografowania z góry. Kacper, czy możesz w kilku słowach przedstawić się osobiście? Nazywam się Kacper Kowalski. Przez wiele lat zajmowałem się fotografowaniem z góry świata, który widzimy we wszystkich możliwych polach, również usługowych, i robię to po prostu, bo kocham latać. A co ostatnio fotografowałeś? Ostatnio fotografowałem obecność dzików w polskiej przestrzeni i krajobrazie, bo cała akcja z wybiciem dzików bardzo mnie interesowała. Interesowało mnie to, czy one rzeczywiście są i jak się bronią, i czy myśliwi docierają na odległe bagna, czy nie. Taki temat, który bardzo mnie ciekawił. Jesteś specjalistą od fotografowania z powietrza. Powiedz mi, od kiedy to robisz i jak w ogóle często latasz teraz? Co było pierwsze właśnie? Pasja do latania, czy pasja do fotografowania? Jak to u Ciebie było? U mnie to było tak, że zacząłem latać w roku 96, czyli ponad 20 lat temu. I od momentu, kiedy zrobiłem swój pierwszy lot, wiedziałem, że chcę więcej, chcę polecieć dalej, chcę polecieć wyżej, chcę spędzać w powietrzu dużo czasu, ponieważ to jest stan, który doświadcza nieprawdopodobnie wiele doznań i emocji. Latanie samo w sobie nie ma jakiegoś większego sensu i celu. W związku z tym każdy pilot, kto zapadnie na tę nieuleczalną chorobę, w którymś momencie próbuje nadać temu jakiś sens, zracjonalizować swoją pasję i hobby. I dlatego piloci szukają swoich dróg albo w lotnictwie dużym, w pasażerskim, albo idą do lotnictwa wojskowego, albo idą latać sportowo, albo uczą innych latać, albo latają helikopterami, albo potem latają w LPR. I to jest tak, że sama przyjemność lotu jest celem samym w sobie. I potem piloci poszukują własnej drogi i uzasadnienia tego stanu. I u mnie na początku tak było, że po tym, jak już oswoiłem się z lotem i z byciem w powietrzu, gdy latałem na paralotni, no to najpierw chciałem się ścigać z innymi pilotami. I dostarczało mi to wielką frajdę i olbrzymią ilość emocji, ale nie dało się z tego w żaden sposób wyżyć albo połączyć to z życiem zawodowym, bo paralotniarstwo jest sportem kompletnie niemedialnym i niemarketingowym.
w związku z tym nie idzie za tym wsparcie rynku i całego przemysłu medialno-sportowego. Potem próbowałem szkolić, bo pomyślałem sobie, że mogę być instruktorem i przy tej okazji szkolić innych ludzi i uczyć ich latać, albo być przewodnikiem w lotach w odległych miejscach w Wietnamie czy w Himalajach i przez pewien czas zajmowałem się tym, ale tak naprawdę to było tak, że zacząłem latać w 1996 roku, dokładnie w tym samym czasie, kiedy rozpocząłem studia architektoniczne. I później przez 4 lata po studiach pracowałem w zawodzie. Wszystkie zarobione pieniądze w biurze architektonicznym wydawałem na latanie sportowe i jeżdżenie po zawodach po całym świecie, i do Australii, i do Hiszpanii, i do Bułgarii, i do Chin, i w różne inne miejsca. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że architektura nie jest moją pierwszą pasją. To u mnie cały proces w tle był zajęty albo tym, żeby przeżywać emocje z poprzednich lotów, albo żeby śledzić prognozę pogody na następne loty. W związku z tym siadałem wieczorem i w głowie miałem pustkę. I pomyślałem sobie, że albo, kurczę, będę kiepskim i nieszczęśliwym architektem, albo pójdę na odwyk, albo znajdę jakąś wymówkę. I wtedy sobie pomyślałem, że mógłbym robić fotografie na rzecz innych ludzi z góry, ponieważ umiem latać i umiem robić zdjęcia i znam rynek i innych architektów i biura budowlane i mogę powymyślać potrzeby. I tak to się wszystko zaczęło. Zacząłem fotografować na rzecz innych architektów, którzy potrzebowali fotografii z góry po to, żeby wkleić w nią wizualizację swojego rozwiązania przestrzennego, albo na rzecz budowy autostrady, która co miesiąc potrzebowała dokumentacji z postępu robót, albo na rzecz projektantów, którzy chcieli zrobić inwentaryzację terenu, który na przykład jest trudny, bo trudno tam dojść, bo są bagna albo nieprzejezdne jakieś drogi, albo teren jest bardzo rozległy. I tak to się wszystko zaczęło. Zacząłem w ten sposób fotografować. Później do tego wszystkiego doszły zdjęcia na rzecz miast albo hoteli, albo takich zdjęć promocyjnych po to, żeby pokazać, jak wygląda piękno jakiegoś krajobrazu albo miejsca z góry. I rozmawiałem mniej więcej o roku 2004-2005, czyli czasu jeszcze sprzed rewolucji cyfrowej. Jeszcze przez 10 lat nikt nie myślał o tym, że pojawią się drony. I to był czas, kiedy człowiek był niezbędny do tego, żeby uzyskać widok z lotu ptaka. Po prostu. Rozumiem, że wtedy założyłeś działalność gospodarczą i zwyczajnie byłeś w stanie obsłużyć rynek i mieć dwa w jednym, czyli i przeżycia z lotu, i zadowolonego klienta. To chyba spełnienie marzeń. Myślę, że wtedy naprawdę dobrze się z tego żyło, prawda? To był bardzo piękny okres i to był taki moment w historii, który szczególnie dla Polski był dosyć interesujący, ponieważ ledwo co upadł komunizm i ziemia z góry była nieopatrzona, nie było map w Google'ach, nie można było obejrzeć, jak tak naprawdę Polska wygląda z góry. Na zdjęcia z powietrza trzeba było mieć specjalne zgody od ministra administracji i całą masę jakichś zgód i pieczątek, wobec czego to był też taki luksus przynoszenia zdjęć, które przedstawiały kompletnie nieznany świat. Tak jak fotograf, dokumentalista 100 lat temu jechał na kraniec świata po to, żeby przywieźć dowód istnienia nieznanego krajobrazu i cywilizacji, to moja nieznana kraina znajdowała się 100 metrów nad moją głową, a wrota do niej znajdowały się na trawniku za domem 100 metrów od miejsca, gdzie mieszkałem. W związku z tym zakładałem silnik na plecy, rozkładałem paralotnie i po kilku minutach byłem w kompletnie odjazdowej przestrzeni. I to dawało taki wielki napęd energetyczny. Co za tym idzie? Mogłem już latać, fotografując na rzecz różnych klientów.
W związku z tym oni zlecali mi zdjęcia, jechałem w jakieś miejsce, latałem i fotografowałem na ich rzecz, a później jak miałem jeszcze paliwo w baku i była ładna pogoda, no to zacząłem rozwijać swoje własne twórcze projekty. To była o tyle luksusowa sytuacja, że całość tego procesu odbyła się jakby z dosyć niewielkim ryzykiem i bez kosztów. Prowadziła mnie tylko ciekawość świata i takie przekonanie, że po prostu beze mnie i bez mojej obecności i mojego wysiłku świat przegapi taką fantastyczną okazję i nie dowie się, jak wygląda jakiś teren z góry. No właśnie, ta twoja ciekawość doprowadziła cię do tego, że pewnie coraz bardziej zgłębiałeś te umiejętności fotograficzne i po prostu twoje portfolio rosło na tyle, że odważyłeś się wysłać na konkursy, nawet międzynarodowe, i posypały się jakoś tam nagrody. Pamiętasz te pierwsze nagrody, za jaki to materiał i co się zmieniło od tamtego czasu w twojej fotografii autorskiej? To był taki moment, kiedy zacząłem wysyłać zdjęcia na konkursy, ale zacząłem je wysyłać dopiero, jak wszedłem głębiej w świat fotografii prasowej. Bo pomyślałem sobie w ten sposób, że okej, skoro jestem u góry i fotografuję, no to z jednej strony robię zdjęcia na rzecz jakiegoś klienta, który te zdjęcia u mnie zamawia, a z drugiej strony, jeżeli powstają dodatkowe fotografie, no to mogę się nimi w jakiś sposób dzielić ze światem. I wybrałem agencje prasowe jako metodę taką, że latam, fotografuję, opisuję zdjęcia i one mogą trafić do bazy agencji prasowej, która będzie je udostępniała dalej prasie, która będzie te fotografie brała do ilustracji problemów, którymi żyje prasa i żyją redaktorzy czy edytorzy i tytuły. I tak to się wszystko zaczęło i zacząłem wysyłać fotografie na konkursy prasowe i takim pierwszym poważnym tematem to był temat, który dotyczy tego, co się dzieje na plaży we Władysławowie. Jako że mieszkam w Gdyni i ono właśnie, nie wiem, czy to będzie słychać, ale właśnie jakiś dron pojawia się nad głową i zaczyna nam tu brzęczeć. Więc ja latałem nad głową nieprzebranego tłumu ludzi we Władysławowie i brzęczałem im silnikiem motoparalotni. I pamiętam, jak dostałem pierwszą dużą nagrodę World Press Photo za zdjęcia jeden dzień na plaży, zrobione w 2008 roku, to jak przyszła informacja o nagrodzie, to pomyślałem sobie, ale czad. Teraz po prostu, już do końca życia, nie będę się musiał martwić o zlecenia, ponieważ przyszła niezależna informacja i potwierdzenie, że to, co robię, jest dobre. A z drugiej strony miałem takie wewnętrzne przekonanie, że dostałem zewnętrzny, niezależny sygnał, że kierunek, w którym idę, jest dobry. I to było bardzo ważne do takiego przekonania i do energetycznego czerpania inspiracji na kolejne loty, że to jest dobra droga. Tak to się wszystko zaczęło. Potem się oczywiście okazało, że nic samo się nie dzieje i nic nie przychodzi łatwo. I ta pierwsza nagroda dała... Ona jest w pewnym sensie narzędziem. To znaczy, że w momencie, kiedy zgłaszam się do kogoś z jakimś ciekawym pomysłem i on zobaczy moje CV, to sobie pomyśli, okej, z tym gościem mogę się spotkać, ponieważ jest szansa na to, że to będzie stracony czas. I tak działają nagrody w świecie fotografii, że uwiarygadniają rozmówcę, że po prostu działają jak klucz, którym mogę otworzyć drzwi po to, żeby się dostać na spotkanie i w ogóle, żeby się umówić i spotkać. Natomiast już czy coś z tego wyjdzie, czy nie, no to zależy tylko i wyłącznie od jakości propozycji. Ale było tak faktycznie, że po pierwszym World Press Photo, później przyszły kolejne, ale poczułeś taki przeskok w jakości swoich klientów? Było tak właśnie? Nie. W ogóle tak nie było. Jedyne co było, to to, że ja sam uwierzyłem w siebie dużo mocniej.
ale też udało mi się dostać do bardzo dobrej agencji prasowej, do Panos Pictures, brytyjskiej fotografii dokumentalnej, brytyjskiej agencji fotografii dokumentalnej. I teraz sobie zaprzeczę, bo jednak to miało znaczenie, ponieważ jeśli agencja Panos Pictures wysyłała moje zdjęcia do dobrego tytułu prasowego, to edytor patrzył, o, są zdjęcia, które są fajne i przysyła je dobra agencja, w związku z tym może je opublikujmy. W momencie, w którym sam wysyłałem do tej samej redakcji swoje zdjęcia, no to dostawałem odpowiedź, no dobra, materiał jest fajny, ale mamy tysiące fajnych materiałów, będziemy o nim pamiętać, może się zgłosimy. Więc to są też takie sprzęgające się siły i przez wiele lat to bardzo dobrze działało. Okej, ale przyszedł taki czas, że fotografii z góry zaczęło być coraz więcej przez możliwości technologiczne, drony przede wszystkim. No i twoje zdjęcia nie przestały być dobre, tylko gdzieś przesunęły się i pewnie klienci trochę mniej się odzywali. Wiem, że ty zacząłeś skręcać w stronę fotografii bardziej dokumentu osobistego i przesuwać się w stronę galerii. Powiedz mi, czy faktycznie zrobiłeś to celowo, czy bardziej to była odpowiedź na rynek? Jak ty wtedy myślałeś właśnie strategicznie? Bo wiem, że teraz już prawie całkiem przeszedłeś do tych przestrzeni galeryjnych i fotoksiążka jest i wszystkie działania wokół tego się kręcą. To chwilę zajęło, prawda? Kiedy to się zaczęło i co teraz stanowi trzon twoich dochodów zwyczajnie? Znaczy to, bo to jest mniej więcej tak, że wiedziałem, że skończy się w którymś momencie czas, w którym człowiek jest niezbędny w powietrzu po to, żeby powstało zdjęcie lotnicze, zdjęcie z góry, żeby zobaczyć, jak wygląda krajobraz. I wiedziałem też, że jeśli bym mógł, to najchętniej skupiłbym się tylko na tych projektach, które najbardziej mnie ciekawią, na fotografowaniu śladów obecności człowieka z góry, na takim abstrakcyjnym projekcie Ziemi na podstawie polskiego krajobrazu. I większość zdjęć, które robię i które zrobiłem, to są zdjęcia, które powstają w okolicy Gdyni, gdzie pracuję i mieszkam. W związku z tym, z jednej strony widząc, że za chwilę mój rynek się skończy, ponieważ w kosztach mojego paliwa będą fotografowie, którzy za pomocą urządzenia typu dron zrealizują całą sesję, no to przestanę być konkurencyjny. I na początku było tak, że miałem grono kilku dobrych, zaprzyjaźnionych klientów i partnerów, z którymi pracowałem od długiego czasu. Ale my z jednej strony nie potrzebujemy aż tak fantastycznej jakości, a z drugiej strony różnica wizualna nie jest warta pięciokrotnej różnicy w cenie. W związku z tym, sorry Kacper, ale nasz dyrektor handlowy nie widzi różnicy, a widzi różnicę finansową, w związku z tym nie mamy budżetu i nie mamy zgody. I to był moment z jednej strony trudny, no bo straciłem źródło finansowania, które było bezpieczne przez długi okres czasu, ale z drugiej strony to był też moment szalenie taki wyzwalający, ponieważ już nie musiałem lecieć w jakieś miejsce i marnować emocji, wysiłku i czasu na to, żeby sfotografować coś, co można zrobić za pomocą drona z ziemi. Coś, co może zrobić klient nawet z własnym sumptem, kupując drona. Teraz w roku mniej więcej 2010 w Polsce może było z 15 osób, które zajmowały się zdjęciami z góry w sposób bardziej lub mniej profesjonalny. Na świecie takich osób może było z 80, które latały samemu, albo wsiadały do samolotu, albo do helikoptera i fotografowały świat z góry. Takich zawodowców było dosyć niewielu. Zresztą też był niepisany kodeks honorowy, że jak jeden się zajmuje jakimś tematem, no to już nie trzeba się tym tematem zajmować, bo jest tak wiele tematów, którymi się można zająć, żeby jakby pokryć ziemię fotografią z góry.
A w roku 2015 według danych na świecie sprzedano 2 miliony 800 tysięcy dronów do filmowania i fotografowania. W związku z tym te liczby nie wymagają żadnego komentarza. To jest tak, że efekt skali po prostu spowodował, że w ciągu jednego sezonu cały rynek się przekształcił i teraz firmy mają swoje drony pokupowane, gdzie koszt dronu mieści się w kosztach sesji często, bo ta technologia cały czas tanieje, jest coraz bardziej dostępna. I to jest fantastyczne, bo z jednej strony świat jest odarty z tajemnicy i nie ma co podejmować ryzyka lotu człowieka u góry po zdjęcia, które można osiągnąć w prostszy i tańszy sposób. A z drugiej strony jest to dla mnie osobiście wielkie wyzwanie, kiedy mogę się zająć zdjęciami i tematami jeszcze nie poruszanymi, nie odkrytymi. W związku z tym w trakcie latania zastanawiam się nad tym, na przykład, co jeszcze przez te wszystkie lata przegapiłem, albo co mogę opowiedzieć i jakie spojrzenie wymaga obecności człowieka u góry, gdzie będę w jakiś sposób odkrywczy. I to jest zresztą tak, że mnie cały czas najbardziej w tym cieszy sam lot i wszystko to, co się dzieje pomiędzy startem a lądowaniem i pomiędzy tym, że wchodzę w jakiś stan głębokiej koncentracji, medytacji może, gdzie po długim locie i wpatrywaniu się w krajobraz nagle on zaczyna pokazywać jakieś cechy, nad którymi się wcześniej nie pochylałem. A to jest cały czas ten sam krajobraz, ponieważ wciąż latam wkoło Gdyni i cały czas znajduję nowe tematy, które mnie zaczynają kręcić i cieszyć. Oczywiście, że przy okazji bardziej to się wszystko przesuwa w stronę, ze strony tego, co widzę i co jest na zdjęciu, na co czuję w trakcie patrzenia i do głosu dochodzą emocje oraz historia, która stoi za takimi zdjęciami. I to jest też tak, że w momencie, kiedy jestem fotografem wynajętym na czyjąś rzecz, to tak naprawdę moim wysiłkiem wydaje cudze pieniądze. I działam służebnie wobec tego kogoś, kto zamawia u mnie fotografię. W związku z tym to jest czyste rzemiosło. Nie ma tam miejsca na nic więcej. Muszę jak najlepiej spełnić zadanie, do którego ktoś mnie wynajął. I to jest kompletnie pozbawione emocji, w tym sensie, że jeśli oglądam zdjęcie w prasie, które dotyczy jakiejś przestrzeni, albo oglądam je w katalogu, to nikt się nie zastanawia nad tym, albo nie powinien się zastanawiać nad tym, co w tym momencie czuł fachowiec, co czuł fotograf, co czuł pilot, ponieważ to nie jest tematem tej sytuacji. To jest zdjęcie, które ma prezentować krajobraz w jakimś celu, albo na rzecz dewelopera, który prezentuje urodę i piękno danej lokalizacji, albo na rzecz artykułu prasowego, gdzie tematem są zmiany w gospodarce i fotografia jest ilustracją do tego tematu. Natomiast nie jest istotne to, czy leciałem, czy bałem się, czy zmarzłem, czy miałem jakąś przygodę, czy w powietrzu musiałem walczyć z jakimiś turbulencjami, albo czy silnik mi zgasł, albo i tych albo może być bardzo wiele. W trakcie 4000 godzin, które spędziłem w powietrzu w trakcie całej mojej kariery, było mnóstwo emocji, ale ja zasłaniałem się aparatem, bo myślałem o tym, że to jest w ogóle nieistotne i to nie jest tematem tego zadania. I teraz w momencie, kiedy zacząłem się sam zastanawiać nad tym, czym jest dla mnie latanie i po co latam i w ogóle po co naciskam spust migawki, jaka stoi za tym historia i dlaczego ktoś, kto wejdzie do galerii i zobaczy moje zdjęcie w formacie 2,5 metra na 1,5, gdzie ono będzie oddziaływać formą wizualną i ten ktoś przy tej wielkiej skali będzie mógł poczuć się trochę tak jak ja w trakcie lotu, no to
zaczynam dotykać tematów, które są atrakcyjne dla świata fotografii właśnie wystawianej w galeriach, gdzie sam obraz jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię o ludziach albo o moich doświadczeniach, kiedy za pomocą obrazu mogę przekazać emocje, co czułem w trakcie patrzenia. Oczywiście wcześniej było tak, że moje zadanie polegało na tym, żeby pokazać to, co widzę, gdy jestem u góry. Byłem takim ludzkim dronem, który dostarcza obrazu. Oczywiście robiłem to najlepiej, jak potrafię, używając wszystkich swoich moich możliwości i umiejętności. Natomiast tutaj rola była służebna. W momencie, kiedy do całej wartości miliardów zdjęć z powietrza, które są dzisiaj, dokładam swoje refleksje o ludziach, o cywilizacji, o dzikach na przykład w przestrzeni, albo o Puszczy Białowieskiej, albo o tym, co zostanie po mnie, kiedy nie wrócę z latania, albo co pozostanie po ludziach, albo i tych albo może być bardzo dużo, to oczywiście jest taki paradoks, że nikt nie jest w stanie odczuć tych emocji, które odczuwam ja w trakcie lotu. Bo fotografia jest takim łącznikiem pomiędzy tymi wszystkimi emocjami, które doprowadziły mnie do powstania danego ujęcia. Zdjęcie jest prezentowane w galerii, w dużym wydruku na przykład, w dużym formacie. I widz ma przestrzeń i okazję do tego, żeby zbudować swoje własne wyobrażenie i zbudować własny świat i własną interpretację tego, co widzi. I to jest moment, w którym czas znowu rusza. Bo to jest o tyle ważne, że fotografia łączy czas przeszły, który doprowadził do powstania zdjęcia i oddziałuje i buduje wszystkie przyszłe emocje, które będą inne i niemożliwe jest odczuć je w taki sam sposób, jak ja je czułem. I to jest rzecz, która mnie bardzo ciekawiła i interesowała, dlatego systematycznie starałem się zrozumieć to, w jaki sposób moja aktywność, moje latanie może wnieść jakąś nową dodatkową wartość i być atrakcyjne dla świata sztuki, galerii i fotografii konkursowej i fotografii kolekcjonerskiej. I to jest o tyle ciekawe i trudne w Polsce, gdzie żyje 40 milionów ludzi, a galerii, które utrzymują się ze sprzedaży fotografii, jest może jedna. Natomiast w samym Paryżu takich galerii, które utrzymują się ze sprzedaży fotografii, jest 200. No to mamy też kompletnie inny rynek i inne zrozumienie i zapotrzebowanie na unikalny obraz i kolekcjonerskie dzieło sztuki. Cały czas jeszcze w Polsce jest ten czas, kiedy liczy się obraz jako wartość wizualną, którą przedstawia. Natomiast rzadko kiedy liczy się historia, która stoi za tym obrazem i to, że na przykład dane zdjęcie jest dostępne tylko w jednej unikalnej odbitce, ponieważ przez 50 lat komuny trochę straciliśmy łączność z taką kulturą i cywilizacją europejską, gdzie ten związek pomiędzy twórcami a ludźmi był silniejszy. Ale to też się zmieni i to jest tylko kwestia czasu. Ja mam to szczęście, że w dobrym momencie moje fotografie pojawiły się w zagranicznych, francuskich, nowojorskich, paryskich, londyńskich galeriach i zacząłem budować swoją obecność tamże. Kasper, wiem, że tak jak wspominałeś, przesunąłeś się właśnie w tą stronę fotografii galeryjnej, czy po prostu masz ujście tych swoich prac. I powiedz mi właśnie, jak się współpracuje, jak to jest? Ty masz swojego agenta, czy tych agentów jest więcej? Z kim ty się kontaktujesz i gdzie są twoi klienci tak naprawdę? Co ty dostarczasz i w jaki sposób to w ogóle działa? Dla mnie to jest czarna magia, więc parę słów komentarza dla kogoś, kto robi zdjęcia, umie czytać zdjęcia, ale w galerii tylko bywa, a nie kontaktuje się z przedstawicielami galerii. Ten sam obraz może być szalenie popularny w świecie prasowym albo reklamowym,
a nie będzie atrakcyjny w świecie fotografii kolekcjonerskiej, albo na odwrót, że będzie bardzo atrakcyjny w świecie fotografii kolekcjonerskiej, pod warunkiem, że nie będzie równocześnie istniał w świecie fotografii prasowej czy reklamowej. I to jest tak, że z fotografią kolekcjonerską wiąże się pewna unikalność. Na przykład świadomość, że dana fotografia istnieje tylko w ograniczonym nakładzie, na przykład 5 kopii w jednym rozmiarze i nie będzie więcej. I ktoś, kto kupi odbitkę numer 1 z 5, wie, że po sprzedaniu 5 odbitki autor już nie wznowi nakładu i nie zrobi dodatkowych kopii. Wobec czego to są takie umowy społeczne pomiędzy artystami a kolekcjonerami i partnerami, którzy spinają ten świat, są galerie. I reprezentują mnie galerie w różnych miejscach i to oni biorą na siebie ciężar sprzedaży odbitek. I na tym polega cała trudność, żeby z jednej strony być wiarygodnym dla świata kolekcjonerskiego i dla galerii, z drugiej strony, żeby nie fotografować z takim założeniem merkantylnym, czyli że robię obraz, który ma się sprzedać, tylko fotografuję coś, ponieważ inaczej nie potrafię i ponieważ to wyraża moje emocje i jest spójne z moją drogą i z moim myśleniem, a całość wysiłku sprzedażowego leży po stronie galerii. Jak się tam dostać? To jest świetne pytanie. Najprościej mówiąc, trzeba dać się odkryć galeriom. W związku z tym młody fotograf, który chciałby zaistnieć w tym świecie, musi brać udział w festiwalach. Musi jeździć na targi po to, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i żeby poznać tych ludzi. Powinien brać udział w portfolio review, czyli w przeglądzie portfolio, gdzie przyjeżdżają kuratorzy i gdzie przyjeżdżają galernicy po to, żeby szukać nowych talentów, ponieważ ten rynek też cały czas szuka nowych talentów. Trwa to latami. Ważne jest to, żeby proponować fotografię, która będzie dobra technicznie. To nie znaczy, że obraz musi być super ostry, bo zdjęcia w świecie w fotografii kolekcjonerskiej czasami są kompletnie nieostre. Ale wynika to z jakiegoś powodu i każdy środek wyrazu jest szalenie istotny. Ważne jest to, żeby materiały były trwałe i nie zmieniły koloru po kilku latach, żeby rama była najlepiej zrobiona ręcznie i ze szlachetnego materiału, gdzie ważne jest to, że obiekt, jakim jest odbitka, potrafi uruchomić emocje i sam w sobie materialnie stanowi taką wartość, że chciałoby się mieć taką odbitkę, ponieważ ona wyzwala całą masę dodatkowych przestrzeni emocjonalnych, wzruszeń, różnych konotacji. I cóż, też obecność na wystawach i wernisażach innych artystów jest bardzo istotna. Więc to jest długa droga odkrywania całego wielkiego świata fotografii kolekcjonerskiej właśnie. No, my zanim się spotkaliśmy, trochę to trwało, byłeś zajęty, ale z tego, co teraz mówisz, no to fotograf, który robi zdjęcia dla galerii, ma naprawdę dużo do zrobienia, bo to nie jest tylko tak, że ty latasz i robisz zdjęcia, ale pewnie też je edytujesz, obrabiasz zdjęcia, wybierasz. Powiedz mi, czy ty robisz sam edycję i później właśnie dystrybucję tego, czy ty współpracujesz z wieloma ludźmi, żeby ta marka Kacper Kowalski jakoś funkcjonowała w świecie? Oczywiście, że współpracuję z wieloma partnerami i to jest tak, że jeżeli chodzi o edycję zdjęć, to ostateczną decyzję podejmuję sam. Natomiast słucham opinii moich partnerów galeryjnych albo kuratorów, albo innych fotografów, z którymi się przyjaźnię, co oni na ten temat sądzą, ponieważ tutaj też jest ciekawy aspekt, że z jednej strony muszę mieć przekonanie, że coś, co pokazuję komuś, jest warte jego czasu i emocji, że zabiorę mu trochę energii, pokazując swoje zdjęcia, więc muszę być przekonany o tym, że chcę to zrobić i że to jest warte tego wysiłku tej drugiej strony.
A z drugiej strony muszę oddzielić własne emocje w momencie, kiedy usłyszę słowa krytyki. I to jest oczywiście tak, że każdy patrzy z jakiegoś swojego subiektywnego punktu widzenia i widzi inaczej jakiś temat. Więc w jakiś sposób trzeba zmierzyć własne ambicje i aspiracje z tym, co weryfikuje świat zewnętrzny. A czasami się okazuje, że na odwrót, że własny upór i konsekwencja w pokazywaniu nowych rzeczy przynosi efekty po długim czasie, ponieważ może się zdarzyć, że jakiś punkt widzenia jest na tyle nowy, że jeszcze nie jest łatwo odczytywany przez świat zewnętrzny. No więc tak to wygląda, że latam, fotografuję, potem oglądam zdjęcia, obrabiam je, przygotowuję do druku, robię druki próbne. Czasami trwa to bardzo długo. Jest też dosyć kosztowne. Później z tymi zdjęciami jeżdżę na spotkania albo robię już wydruki w skali 1:1, na przykład 150 na 100 cm. Z nimi gdzieś jadę spotkać się z galerią w Londynie na przykład, żeby porozmawiać o jakimś nowym projekcie. I na to się nakłada świat. Tysiąca różnych zależności. Są inne spojrzenia z góry, pojawiają się nowe talenty i ludzie, którzy w nowy sposób zaczynają patrzeć i odkrywają jakieś rzeczy niedostrzeżone wcześniej. Więc to jest tak, w ogóle cały ten świat fotografii, która jest traktowana jako sztuka, gdzie odbitka ma wartość, to jest świat, gdzie mieszają się emocje artysty, mieszają się trendy, spekulacja rynkowa, wchodzą w to środki finansowe. Do tego dochodzą oczekiwania kolekcjonerów, galerników, którzy też chcą się pokazywać i wnosić jakąś wartość i mówić: słuchajcie, zrobiliśmy świetną wystawę, przyjdźcie ją zobaczyć, bo doznacie coś, czego w żadnym innym miejscu nie doświadczycie. I można powiedzieć w dzisiejszym czasie, po co iść do galerii, oglądać zdjęcia, które mogę zobaczyć na smartfonie, jadąc w korku albo w najlepszym razie na komputerze albo w gazecie, skoro to jest ten sam obraz. W związku z tym to musi być doświadczenie, które spowoduje u odbiorcy jakieś doznanie i przeżycie. I teraz ja się zastanawiam nad tym właśnie, okej, lecę i fotografuję świat z góry, ale z jednej strony konsekwentnie podążam za swoimi tematami, a z drugiej strony w jaki sposób za pomocą obrazu mogę kogoś zaprosić na pokład, tak żeby poczuł się trochę jak ja i żeby poczuł i doświadczył czegoś i żeby mój lot miał jakieś przedłużenie. Więc to jest o tyle trudne, że miesza się tutaj mnóstwo różnych składowych i zmiennych na efekt, że akurat moje zdjęcie pojedzie na ważną wystawę, a nie zdjęcie innego autora, albo z moich wszystkich fotografii zostanie wybrana ta jedna, a nie inna. Tak, to jest bardzo długa droga, która uczy pokory i przynosi całą masę satysfakcji, kiedy okazuje się, że ktoś, patrząc na moje zdjęcie, uruchamiają się mu jakieś wspomnienia z jakiegoś czasu, zaczyna przeżywać jakieś emocje, kojarzy mu się to z czymś pięknym albo z czymś złym i wtedy na pewno nie będzie chciał mieć takiego zdjęcia u siebie na ścianie czy w kolekcji. Ale to jest właśnie relacja taka, że fotografia jest pretekstem do tego, żeby zbudować jakąś głębszą relację. I to nie są o tyle takie, nie wiem, wielkie czy wydmuchane i puste słowa, bo rzeczywiście tak się dzieje, gdzie mówi tak: założyłem właśnie firmę i tu jest nasza pierwsza siedziba, jesteśmy młodzi,
W związku z tym wybraliśmy też takiego młodego artystę, który jeszcze jest studentem, ale robi fantastyczne rzeczy i jego odbitki dzisiaj są w naszym zasięgu, ponieważ jesteśmy dopiero na początku naszej drogi, ale mamy tu jego pierwszą pracę, która za 20 lat, jak będziemy dużą firmą i on będzie też duży, to no to to będzie kompletnie inaczej wyglądało. Chodzi o to, że ludzie, którzy świadomie budują swój wizerunek na miarę swoich możliwości, wchodzą w relacje z twórcami z różnych dziedzin, bo widzą w tym głęboki sens, który wynika też z tradycji i kultury. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie w Polsce. Myślę, że jest, tylko że w mniejszej skali po prostu. Kacper, ty swoje zdjęcia publikujesz w bardzo różny sposób. Wspominaliśmy o galerii, ale masz też książkę fotograficzną i wcześniej publikowałeś za pośrednictwem agencji fotograficznych, newsowych w różnych tytułach prasowych. Masz świadomość, że te wszystkie publikacje trafiają do różnych ludzi, w różne miejsca, z których najbardziej jesteś zadowolony, z których ty się najbardziej cieszysz? Możesz to jakoś podsumować, czy uciekniesz wręcz od tego? Znaczy, bardzo mnie cieszą książki, które wydaję i publikuję, ponieważ książka jest taką osobistą wypowiedzią. To jest głupie słowo, ale tak to jest. Książka to jest przedmiot, który wynika z pracy mojej i projektanta graficznego nad tym, żeby najlepiej jakąś myśl pokazać i przedstawić. I ona jest wiecznotrwała, to znaczy, że raz wydana zostaje na zawsze. Publikacje w prasie pojawiają się na krótko, żyją chwilę i znikają. Publikacje w internecie, gdy autor pokazuje swój projekt, też mogą się zmienić. Jednego dnia są takie, a już następnego dnia są inne, ponieważ ktoś zmienił zdanie i przemodelował i przebudował swój projekt. W związku z tym książka jest taką skończoną formą i ona jest takim też krokiem, który pozwala pójść dalej i zamknąć jakiś temat. Tak samo z wystawami. Wystawa się wiesza i zdejmuje. To, co pozostaje po wystawie, to są recenzje i ślady w relacjach i w emocjach u ludzi, w ich wyobrażeniu. A książka jest na półce, można po nią sięgnąć, więc zdecydowanie książki przynoszą mi najwięcej satysfakcji. Czy planujesz kolejne książki? Na razie jest jedna? Na razie są dwie. Na razie są dwie, są efekty uboczne. Książka Efekty uboczne opowiada o cywilizacji człowieka tu i teraz. Takie encyklopedyczne studium wizualne obecności ludzi w przestrzeni za pomocą zdjęć z góry i za pomocą krajobrazu Polski. Jest książka Over, która opowiada o tym, co się stanie, kiedy ludzie już znikną albo kiedy ja nie wrócę z latania. I tu krajobraz jest użyty po to, krajobraz jest medium, to on niesie moje emocje. W związku z tym pracuję teraz nad książką następną. Jeżeli mam czas teraźniejszy i przyszły, to ostatnia książka będzie dotyczyć czasu przeszłego. Powiedz mi, jakie są zalety takiej wąskiej specjalizacji, jaką ty masz? Bo powiedziałeś nam, znaczy wiemy, że latasz, ale powiedziałeś nawet więcej, że jeszcze bardziej się specjalizujesz i patrzysz na to, co powstało z drona, żeby nie powielać tego. Co masz na myśli? Kiedyś było tak, że jak wygląda start do triatlonu w Gdyni, mogli się ludzie dowiedzieć tylko wtedy, jeśli poleciałem i sfotografowałem całe wydarzenie z góry. Znaczy, jak wygląda takie wydarzenie z perspektywy lotu ptaka. W związku z tym wstawałem o 4 rano, żeby o 5 rano być gotowy do startu, żeby o 6 rano polecieć, żeby być w porcie w Gdyni o godzinie 7 w powietrzu, kiedy jest wystrzał i tysiące śmiałków wbiega do zimnej wody, żeby się ścigać i płynąć w pierwszej konkurencji triatlonowej. Po czym wracałem z powrotem na lotnisko, jechałem do studia, zgrywałem te zdjęcia. Szybko je obrabiałem, wysyłałem je do agencji prasowej, ponieważ to było wydarzenie, które dotyczy tej chwili. I czułem taki wewnętrzny obowiązek, że muszę to zrobić, bo inaczej cały świat przegapi tak fantastyczną okazję, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I to mi dawało z jednej strony bardzo dużo energii, a z drugiej strony taki przymus, wręcz obowiązek, tak jakbym był na służbie. Dzisiaj
Jeśli bym tak zrobił, to dolatując nad plażę w Gdyni, zobaczyłbym dron, który nie jeden, tak, który jest obsługiwany przez kogoś z ziemi, a obraz jest udostępniony na żywo, natychmiast w internecie. W związku z tym to nie jest negatywna sytuacja. To jest taka sytuacja, że w taką sobotę rano mogę się wyspać oraz nie muszę robić czegoś, co zrobi ktoś inny. I mogę sobie pomyśleć, dobrze, skoro już wszyscy wiedzą, jak wygląda triatlon z góry i można to powielić i powtórzyć, no to ja już się nie muszę tym zajmować. Może to zrobić ktoś inny, a ja mogę szukać takich miejsc, których jeszcze ludzie nie odkryli. I to jest trochę jak taka frajda z odkrywania świata i z zapełniania białych plam na mapie treścią. I ze zdjęciami za pomocą drona to jest trochę tak, że człowiek, który nie lata, siedzi na ziemi, wypuszcza urządzenie, ogląda świat za pomocą ekranu, który dostarcza mu urządzenie. W związku z tym, znaczy to jest tak, że kompletnie w innym miejscu leży akt twórczy. U mnie ten akt twórczy wynika z tego, że lecąc, obserwując ziemię, wypatruję miejsc, które przyciągną moją uwagę, po czym zastanawiam się, dlaczego to przyciągnęło moją uwagę, dlaczego akurat patrzę na to miejsce, a nie na tamto, mając do dyspozycji cały bezkres krajobrazu. Oczywiście, jeśli lecę po konkretne wydarzenie, takie jakim jest start do triatlonu, no to wiem mniej więcej, czego się spodziewam, ale bardzo często włóczę się bez celu, zastanawiając się nad tym, co tutaj się takiego dzieje, czym mógłbym się zająć. To jest takie doglądanie, wiesz, tak jakbym był ogrodnikiem, który dogląda swój ogród. A ktoś, kto fotografuje za pomocą dronu, albo ogląda zdjęcia innych fotografów, którzy już coś zrobili i myśli sobie, kurczę, w zasadzie umiałbym zrobić coś takiego i wiem, gdzie by to mogło być, i jedzie i próbuje swoich sił, albo przegląda mapy w Google Maps. I tak jak myśmy wśród pilotów mieli taki honorowy kodeks, że jeżeli ktoś się zajął jakimś tematem, to ponieważ jest tak wiele różnych tematów, to ten inny fotograf się nim nie zajmie, no bo bez sensu robi się z tego mielenie powietrza i powielanie tematów. U droniarzy jest odwrotnie. To u droniarzy jest odwrotnie, bo każdy szanujący się operator drona chce mieć zdjęcie z mostem, zdjęcie z drzewkiem na polu, zdjęcie z ludźmi na plaży, zdjęcie z płynącą łódką i tak dalej, bo to jest budowanie jakiejś kolekcji i to nie jest tak, że to jest źle, czy to jest dobrze. Tak po prostu jest. Bardzo często jest też tak, że po drony sięgają ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o fotografii. Na przykład dziecko dostanie dron na komunię, które ma 10 czy tam 11 lat i sobie myśli, kurczę, wypuszczę go do góry, widzę coś ciekawego, patrzy w internecie, co można zobaczyć i jak to wygląda i myśli sobie, w ogóle ekstra, to ja mogę zrobić coś podobnego i mieć podobny efekt. I zaczyna się działanie kreacyjne, reinspirowanie i to jest fantastyczne, ponieważ z jednej strony świat już jest tak odarty z tajemnicy, że trudno jest dzisiaj kogokolwiek obrazem z góry zaskoczyć i dla mnie osobiście to oznacza tyle, że już się nie muszę nigdzie spieszyć i nie muszę brać udziału w takim wyścigu po jakąś nowość, żeby być na bieżąco. Tylko zastanawiam się nad tym w zasadzie po co i dlaczego ja się tym zajmuję i jaka wartość z tego płynie. I to jest taka szkoła myślenia, w której się wychowałem. Może dlatego, że przez kilka lat byłem architektem, a architekci pracują w taki sposób, że projektują rzeczy, które powstaną w dalekiej przyszłości. Bardzo często od koncepcji do skończenia i włożenia klucza w drzwi, nieważne czy to dom, czy to wielka opera, mijają bardzo długie lata. W związku z tym z jednej strony architekt planuje coś, czego jeszcze nie ma, a dopiero powstanie, a z drugiej strony swoimi decyzjami wydaje nie swoje pieniądze, więc tak patrzę i sobie myślę, że zdjęcia, które wykonuję, one będą wydawać cudze emocje i cudzy czas. W związku z tym z mojego szacunku do tego czasu powinienem wnosić nową wartość, która będzie użyteczna. Taka
użyteczność i potrzeba użyteczności, żeby nie mielić powietrza bez sensu, towarzyszyła mi od samego początku. A jaką z Twoich inwestycji fotograficznych uznajesz za najbardziej udaną, którą mogłeś polecić też innym? O rany. Musiałem zmienić temat. Dawaj. Moim zdaniem najważniejsza decyzja w moim życiu była taka, że po latach w pracowni architektonicznej, kiedy wiedziałem, że to jest coś, co mnie nie kręci tak bardzo jak latanie, pomyślałem sobie, że co z tego, że studiowałem przez 5 lat i potem przez 4 lata pracowałem w zawodzie, jeśli mi to nie przynosi szczęścia. Powinienem to zmienić i spróbować swoich sił w fotografii z góry, ponieważ to jest coś, co szalenie mnie korci. I co z tego, że kurs na paralotnie trwa tydzień, a sprzęt pojawiający się cyfrowy odziera rzemiosło z tajemnicy. Jeśli to mi sprawia największą przyjemność, to po prostu muszę zacząć to robić. I moim zdaniem to była najważniejsza decyzja i inwestycja, że poszedłem za głosem serca, za marzeniem. Fajnie, bardzo inspirująco zabrzmiało. Powiedz mi, jakie są Twoje najbliższe plany? Pracuję teraz nad książką. Zastanawiam się nad tym cały czas, co takiego jest w tym lataniu, że po prostu tylko wtedy uruchamiają się we mnie głębokie pokłady kreatywności i abstrakcyjne widzenie, które jest niedostępne, jak siedzę na ziemi. No i dalej fascynuje mnie plaża we Władysławowie i to, co się tam dzieje. To jest, myślę, niewyczerpane źródło inspiracji. To opisz mi po prostu swój idealny dzień w pracy. Każdy mój dzień jest moim idealnym dniem w pracy. Budzę się rano i albo myślę sobie, że pójdę latać, latam i wtedy otwieram się na to, co zobaczę. Nie planuję lotów tak, jak działo się to kiedyś. Bardziej lecę z otwartą głową, z taką ciekawością, że co po tych 2-3 godzinach lotu przykuje moją uwagę i za czym podążę. Potem spędzam trochę czasu przed komputerem, oglądając zdjęcia. No nie wiem, każdy dzień jest inny i trudno mi byłoby wybrać taki idealny dzień w pracy, ponieważ moja praca jest z jednej strony systematyczna, bo odbywa się dzień za dniem, ale z drugiej strony codziennie dzieje się co innego. A Kasper, wiem, że jesteś w internecie. Powiedz mi, gdzie się znaleźć, gdzie być na bieżąco swoją fotografią? Kacperkowalski.pl, moja strona, i Kacper Kowalski Fotografii, konto na Instagramie. I to są dwa miejsca, gdzie najczęściej publikuję. Jest też Fot Kacper Kowalski, czyli konto na Facebooku, ale ja nie jestem bardzo facebookowy, więc są tam rzeczy publikowane trochę rzadziej. Dobra, czyli mamy stronę, mamy Instagrama. Powiedz mi, masz jakieś książki, podcasty albo inspirujących fotografów, którymi możesz się podzielić, żebyśmy mogli znaleźć coś, co Ciebie też inspiruje, coś, co Tobie coś dało? No jasne, możecie zobaczyć wszyscy konta fotografów, których śledzę na Instagramie. Bardzo polecam otwarcie się na inne media, na literaturę, na muzykę, na przykład szalenie Oliwii, moje myślenie, słuchanie kompozycji Bacha, na przykład Das Wohl Temperiert Klavier, to jest coś nieprawdopodobnie pięknego. Na teorie polskich awangardzistów, w szczególności Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, którzy zadają bardzo ważne pytania o świadomość materiału, z którym się pracuje. I myślę, że trzeba po prostu karmić swoją własną ciekawość świata. A z drugiej strony, i to znowu jest paradoksalne, trzeba chronić swoje patrzenie, jeżeli widzę coś, co wiem, że wywrze na mnie wpływ, a wcale go nie chcę. Ponieważ, kurczę blado, jakoś tak jest, że co się raz zobaczy, to się już nie da odzobaczyć. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dosyć dużo się wygadałeś, także zasłużyliśmy na obiad. Dzięki, Kacper. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka.
Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.